Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was po krótkiej przerwie i zapraszam na drugi cykl treningów w grupie Nordic Walking Razem. I choć zbliżają się wakacje, to myślę, że nikt z nas nie ma zamiaru zawiesić kijków na kołek, a wręcz przeciwnie, na naszej Nordic Walkingowej grupie będą się co rusz pojawiały nowe, piękne zdjęcia z różnych zakątków świata, gdzie będziecie trenować z kijami. Przed nami kilkanaście treningów w czasie, których chciałbym, żebyśmy skupili się na doskonaleniu techniki Nordic Walkingowej, więc jeśli tylko macie jakieś pytania, wątpliwości, zagadnienia, które chcielibyście poruszyć, dajcie znać. Zaczniemy od elementów najłatwiejszych, ale też najważniejszych, dążąc do tych coraz bardziej skomplikowanych i bardziej zaawansowanych. Tymczasem zanim zaczniemy, chciałbym, byście zerknęli w kalendarze na daty 23 lipca i 1 października. 23 lipca zapraszam Was na spotkanie do Wrocławia. Będą ze mną dziewczyny z wrocławskiego stowarzyszenia Nordic Walking, będzie Klaudia Szydło z Nordic Walking od kuchni, będą dwa marki, czyli Marek Kiełbik i Marek Mosoń, będzie Janusz Wieligda, którego za chwilę poznacie, oraz najważniejsza osoba tych naszych spotkań, czyli Sylwia Fleszar. To właśnie Sylwia jest inspiracją naszych najbliższych spotkań. Dziewczyna, która walczy z chorobą nowotworową już od kilku lat, a my jej teraz w tym pomożemy. Bo nic tak nie dodaje siły do walki, jak wsparcie drugiej osoby. A nas jest bardzo dużo. Zakończenie cyklu treningowego zaplanowane jest na 1 października w miejscowości Marki pod Warszawą. Tam właśnie z grupą Nordic Walkerów Marki na kijach oraz fundacją Marecki Klub Kobiet z Pasją zorganizujemy wielką Nordic Walkingową fetę, ale mającą podłoże bardzo szczytne, ponieważ wszystko w ramach akcji Różowy Październik i profilaktyki i wsparcia osób walczących z nowotworami. Już teraz Wam zdradzę, że szykujemy tam wielkie rzeczy, ale żeby one się nam udały, musi być nas dużo. Janusz Wieligda, który już za chwilę się do Was odezwie, motor tej akcji, gość, który zadzwonił do mnie i powiedział w dużym skrócie: Olek, zróbmy coś dobrego dla Sylwii, prosi między innymi o to, byśmy zrobili jak najwięcej hałasu, by jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że Sylwia potrzebuje pomocy. Dlatego też ruszamy z nominacjami. Pierwsza nominacja wędruje do gospodyń i gospodarzy naszego spotkania na zakończenie akcji, czyli grupa Marki na kijach. Oni jednocześnie pokażą, jak wygląda zabawa, którą wykonujemy. Myślę, że wszyscy nominowani będą mieli przy tym dużo zabawy, a na zakończenie naszych cykli, na zakończenie naszego cyklu treningowego tą zabawę wszyscy wykonamy wspólnie. Moi drodzy, niejednemu z nas Nordic Walking uratował zdrowie, często pozwolił zmienić życie na lepsze. Pokażmy teraz, że siła Nordic Walkingu jest jeszcze większa i pomóżmy Sylwii razem, wspólnie. Dołączajcie do akcji, udostępniajcie informacje o tym wśród swoich znajomych, gdzie się tylko da. Zajrzyjcie na grupę Nordic Walk, na grupę facebookową Przyjaciele dla Sylwii. Zajrzyjcie na portal zrzutka.pl. Naprawdę wysłać 10 zł zajmuje maksymalnie 2 minuty, więc nie jest to dużo, a możemy zrobić coś naprawdę dobrego. A teraz poznajcie Janusza i zobaczcie, jak to się zaczęło. Razem dla Sylwii! Z Sylwią znam się już ładnych parę lat. Razem pracujemy, razem byliśmy nawet na urlopie. Sylwia walczy z rakiem. Z rakiem piersi, są przyrzuty do mózgu. Chciałem Was prosić o wsparcie moralne, o wsparcie takie psychiczne, mentalne dla Sylwii, bo to jest dla niej bardzo ważne. Nie chodzi o zbiórkę pieniędzy dla Sylwii, chodzi o to, żeby mogła poczuć, że jest dużo osób, które ją wspiera. Celujemy naprawdę w szczytny cel. Sylwii skończyły się w tej chwili możliwości leczenia w Polsce. Zostało jej jakieś
pół roku na to, żeby dopiąć celu, żeby zebrać na leczenie w Niemczech. Nie proszę o pieniądze, proszę o to, żeby ten przekaz trafił do jak największej liczby osób. Zapraszamy Państwa do grupy Przyjaciele dla Sylwii. A teraz trening. Cztery serie. Może być cztery. Słuchajcie, my z Januszem uzgodniliśmy, że robimy cztery serie po 30 przysiadów, natomiast wy możecie zrobić jedną serię od razu 120, albo dwie, dwa razy po 60. Dwa razy po 60, 6 razy po 20, jestem dobry z matmy, 12 razy nie? po 10. 12 razy po 10. Pełna dowolność, ale zróbcie w czasie tego treningu 120 przysiadów. Okej, mamy pierwszą serię, idziemy trochę się przejść i za chwilę druga. Kolejna seria. Druga. To jest taka spłata długu mojego dla całej społeczności nordykowej. O, to jest bardzo ważne, bo naprawdę cała społeczność mi bardzo pomogła wtedy, kiedy tej pomocy właśnie chciałem. Musiałem ją mieć. Po Ty zabiegu... sam też dzięki tak, Gion wróciłeś tak jest, do zdrowia. Do żywych. Ja może teraz też tak z kijami w pojęciu jak ty. Dobrze. Bo to widzę, ja to tak na lekko podszedłem do tematu. Opierałeś się. Tak. Kolejne 30, tak? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedem. Osiem. 9. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, mamy 60, lecimy czyli dalej. Połowa. Połowa. No słuchajcie, Janusz ewidentnie wziął sobie za zadanie, żeby dzisiaj mnie zmęczyć. Zmęczyć, bo mówi, podnosimy poprzeczkę, kijeczki za plecy. I lecimy. I lecimy kolejne 30. Tak? No, proszę. No czy ja tak będę umiał? Dobra. Spokojnie. O, umiem. Trzy proste. Tak, tak, bardzo fajnie. Tak, już tak? Na pewno. Tak, już jest 30. No dobra, dobrze. 30. Okej, dobra, uda płoną. Nie? Tak. Zbierałem na klapie. To co? Ostatnia 30, tak? Ale powiedz, że już trochę czujesz nogi. No czuję, boli mnie jak nie wiem co. Tak? No to dobrze, bo myślałem, że ty tylko ja tak zdziadziałem. Słuchajcie, czyli robimy ostatnią serię. Jakiś mi tu. Ostatnią serię. Janusz konsekwentnie chce mnie zajechać, więc proponuję. Z rączkami. Unoszenie ramion w górę w momencie, kiedy schodzimy w dół. Nie podnoście za wysoko, tak, do linii oczu, prawda? Dobrze, idziemy. Lecimy. Raz. Czyli to jest już 93. 94. 95. 6. 7. Ostatni mieć wolno. 6. Więcej z tobą nie trenuję. 4. 3. 2. I koniec. Dzięki bardzo.